Dzień dobry. Mamy dzisiaj sobotę 11 grudnia, a ja pozdrawiam Was serdecznie z kościoła świętego Mateusza w Łodzi. Jutro obchodzić będziemy trzecią niedzielę Adwentu, święta Bożego Narodzenia, dopiero za 2 tygodnie, więc śmiało możemy dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy na półmetku tego wyjątkowego, błogosławionego czasu. Adwent kojarzy nam się z oczekiwaniem, z działaniem, z wyciszeniem, z taką refleksją, spoglądaniem w samego siebie, by przygotować się do Bożego Narodzenia, by ten okres świąteczny nie był dla nas czasem rozczarowań, ale by był czasem nadziei, by był czasem, który pomoże nam w zrozumieniu tego, kim jesteśmy, tego, jakie jest nasze miejsce w tym świecie, czego Bóg ode mnie oczekuje. A tymczasem tegoroczny Adwent jest inny. Bardzo dużo mówi się o kryzysie. Czy to patrzymy na naszą wewnętrzną sytuację, czy na sytuację międzynarodową, czy gdy patrzymy na inflację, na ekonomię, na te wszystkie zagrożenia, które są dookoła, to z całą pewnością trudno jest się nam wyciszyć i znaleźć jakąś inspirację do tego, by ten czas dobrze wykorzystać. Mówimy o kryzysie. Ale czym jest kryzys? Dla wielu kryzys to porażka. Dla wielu kryzys to jest sytuacja, która zakończy się w jakiś tragiczny sposób. Ale wcale tak nie musi być, bo kryzys to przełom. Kryzys mówi nam o tym, że nic już nie będzie takim, jakim było wcześniej, ale to, jaka będzie przyszłość, to już zależy od nas, od naszego zaangażowania, od tego, czy z tej sytuacji kryzysowej jesteśmy w stanie wyciągnąć jakąś lekcję, jesteśmy w stanie coś naprawić, by ta przyszłość była lepsza. I tak jest w naszym życiu społecznym, tak jest w życiu naszych rodzin. Każdy kryzys może pójść w różne strony, ale właśnie Adwent, nasza wiara zachęca nas do tego, byśmy z każdego kryzysu, z momentu przełomowego wyszli wzmocnieni i szli w stronę życia. Wsłuchując się w słowa haseł biblijnych na dzisiejszy dzień też, to możemy wyczytać. W Psalmie 33, w 10 wierszu czytamy: Pan unicestwił plan narodów. A w pierwszym liście do Koryntian, w 1 rozdziale, wiersz 2: Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? To, co nam się wydaje mądre, to, co nam wydaje się być mocne, dla Boga wcale takim nie musi być. Pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I to będziemy przeżywać święta Bożego Narodzenia. Chrystus przychodzi w ubóstwie, na marginesie świata rodzi się, bo nie było miejsca w żadnym z ludzkich domostw. Jego przyjściu nie towarzyszą fanfary wojsk, nie ma jakiejś defilady i fajerwerków, ale rodzi się tam, gdzie nikt nawet o tym nie mógł pomyśleć, by mógł narodzić się Zbawiciel świata. W słabości Pan Bóg pokazuje swoją moc. Dlatego dzisiaj, jeżeli jest gdzieś nas lęk, brak perspektyw, ta przyszłość być może jawi się jako coś niepewnego, czy wręcz mrocznego, spróbuj wyciągnąć z tego to, co dobre. Niech te sytuacje będą wzmocnieniem, zahartowaniem nas samych, abyśmy z Bożą pomocą z tych doświadczeń, z tych kryzysów, z tych momentów przełomowych zawsze wychodzili zwycięsko w stronę życia. Do tego Pan Bóg nas zachęca. Dobrego, błogosławionego dnia.